Cześć! Dzisiaj na kanale zrobimy kiszone buraczki, żeby potem mógł zrobić smaczny czerwony barszczyk na Wigilię. Jedziemy! Będziemy potrzebowali oczywiście buraki, liście laurowe, czosnek, ziele angielskie i słoiczki, do których zapakujemy nasze buraczki. Zaczynamy od obierania buraków. Słuchajcie, pamiętajcie, że buraki strasznie brudzą, więc proponuję użyć takie jednorazowe rękawiczki, żeby nam było łatwiej. To zaczynamy. I obieramy sobie buraki. Obrane buraczki należy porządnie umyć i pokroić. Zabieramy się za krojenie buraków. Ja staram się je kroić w plastry około centymetra grubości i potem jeszcze czasami na połóweczki. Jak widzicie, zakończyłem krojenie. Na końcu jest straszny bałagan, więc pasuje nam to wszystko ładnie posprzątać. Do przygotowania zalewy będziecie potrzebowali około litra wody, sól kuchenną, czosnek, liście laurowe, ziele angielskie. Jeszcze jest jeden składnik, o którym Wam powiem później, gdy będziemy wszystko ładować do słoików. Możecie również dorzucić pieprz ziarnisty. Jeszcze zajmiemy się czosnkiem. Ja sobie wezmę świeży nóż, tym razem taki trochę mniejszy. Trzy ząbki czosnku powinny nam wystarczyć. Musimy go jeszcze tylko obrać. Ja to przeważnie nie robię tak, jak jest póki świeży w miarę. Obcinam te końcóweczki i potem dość ładnie nam ta łupinka schodzi. Czasami sobie tutaj pomagam troszeczkę nożem. I trzy gotowe. Myślę, że po jednym do każdego ze słoiczków pójdzie. Czas na włożenie buraczków do naszych słoików. Jak widzicie, kilogram buraków wystarczy Wam na około 2 litrowe słoiki. Może nawet jeszcze parę zostanie. Ugniatamy je porządnie. Idealnie, zmieściły się. Wziąłem tutaj te liście laurowe i te kulki pieprzu i tu zrobiłem błąd. Bo teraz to muszę powyciągać i powkładać do naszych słoiczków. Tak. Po jednym ząbku czosnku. I zalewamy. Musicie wlać tyle płynu, tyle tej zalewy, żeby Wam ładnie przykryło całe buraczki, żeby nic nie wystawało, bo potem Wam może to się psuć. Słuchajcie, tu jeszcze wyciągam te ziela angielskie. Idealnie, słoiczki mamy zalane. Dodam jeszcze tutaj po dwie kuleczki pieprzu czarnego. Możemy to teraz przykryć, nie dokręcamy, tylko delikatnie, ponieważ będą się tam robiły bąbelki z fermentacji, żeby nam nie wywaliło słoików. Mówiłem, że na koniec Wam jeszcze zdradzę jedną tajemnicę, którą w tym przepisie, którą ja jeszcze dodaję. Żeby fermentacja szła sprawniej, dodamy jeszcze kawałeczki chleba razowego. Mi akurat udało się uzbierać troszkę chleba razowego, tak więc będziemy to teraz dodawać do naszych buraczków. Czas na nasz chlebek razowy. Wkładamy po kawałeczku do środka. Porządnie upychamy.
To pozwoli, dzięki temu zalewa zacznie nam ładnie pracować i fermentować. Delikatnie przykrywamy. Możemy na początku nawet lekko zakręcić, wstrząsnąć tymi słoiczkami, żeby jakieś resztki powietrza nam się wydostały z dna. Tak przygotowane buraczki odkładamy w słoikach, aż nam się wszystko pięknie zakisi i maksymalnie do 2 tygodni będziemy mieli super zakwas z buraków. Po więcej szalonych przepisów wpadajcie do mnie na kanał. Pozdrawiam!